PKP Cargo, organizator 20. Parady Parowozów, w Olsztyn, 27 i 28 kwietnia 2013 roku. Jak po szkole, a zahaczę się na kolej, bo pracy wszędzie. Do wojska będę na kolei, nie? Ale z biegiem czasu to tak jak małżeństwo, po prostu swatane. No nie było miłości, nie było miłości, naraz powstała miłość i teraz mam dwie miłości. Jak z pracy jadę do domu, wiadomo, żona, dzieci czekają, zadowolony. Z domu do pracy też zadowolony, bo te nasze parowozy, no też kochamy. W każdej służbie trzeba urządzić parowóz, trzeba go przygotować do jazdy, trzeba go osmarować, wyczyścić. A do parady no, to są specjalnie też tutaj przygotowywane, bo no, trzeba to je odnowić, nie? Pomalować, ramę więcej wyczyścić. Czas wytężonej pracy, żmudnej, ciężkiej, brudnej, bardzo wysiłkowej. No, trzeba do tego się przygotować, żeby, bo ludzie to podziwiają, bo to jest piękne, ładne, prawdziwa kolej. Kobieta się przygotowuje gdzieś na wesele, na występy, to i tak parowóz musi być uszykowany, odmalowany, wyczyszczony. No to jest ciężka robota, parada jest dla zwiedzających i turystów. A my tu mamy przygotowanie, widzicie Państwo, szlifowanie, czyszczenie i zawsze jeszcze jest każdemu mało, że musi jeszcze lepiej być zrobione. Przygotowania do parady parowozów zaczynają się właściwie z początkiem roku i to jest każdego roku tak samo. Po pierwsze, przygotowywane są parowozy, wykonywane są naprawy, te, które są konieczne, przygotowywany jest teren, sprzątane jest to, co się w międzyczasie gdzieś tam nagromadziło, jakieś podkłady, drewno do rozpalania parowozów, wszystko jest zamiatane, przygotowywane, no i cała wielka organizacja logistyczna, czyli zamawianie rozkładów, umawianie się z przewoźnikami, którzy do nas przyjadą. Wszystkie pociągi muszą mieć rozkłady jazdy, muszą mieć obsady, muszą mieć maszynistów, muszą mieć drużyny konduktorskie. Stacja w Olsztynie to jest dosyć mała stacja, natomiast ona jest wystarczająca, codziennie, normalnie. Natomiast w tym jednym dniu to po prostu pęka szwank do tego stopnia, że musimy na przykład składy, które przyjadą, odstawiać na stacjach nawet, które znajdują się poza Olsztynem. Dwa lata temu było pierwszy raz tu w Olsztynie. Parowozów tu w Olsztynie to była moja pasja. Jest jeszcze moja pasja, bo tu jest ostatni parowozowni w Europie, gdzie kursują codziennie w parowozach pociągi do Poznania z powrotem. Dla mnie to jest fascynacja, to jest koledzy, przyjaciółów mam tu, tu jest spokojnie, ludzie są fantastyczni. Polska to mój drugi kraj. To jest prawdziwa kolej, to ta praca tego parowozu, ten wybuch, ta praca silników. Niech pan sobie tak wyobrazi, pociąg
który teraz przyjedzie przez naszą stację Wolsztyn, osobowy, 80 na godzinę, będzie prowadził elektryk, spalinówkę, a później parowóz. Jaki jest efekt? Całkiem inny efekt jest, jak prowadzi parowóz. Ten wykup, ta praca tych silników, te korbowody, to wszystko. Pierwsza parada parowozów odbyła się w Wolsztynie najprawdopodobniej w 1991 roku. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ w prasie hobbystycznej nie znalazłem żadnych śladów. W książce wejścia i wyjścia pojazdów frakcyjnych w parowozowni też nie znalazłem, ponieważ to był rok, kiedy było tyle parowozów w normalnym ruchu planowym, że paradę można było zorganizować w normalnych przerwach międzypociągowych. Także po tych paradach właściwie nie zostawał żaden ślad w dokumentacji poza zdjęciami zachodnich turystów. No te parady oczywiście się rozwijały. Na początku to było wszystko organizowane dla turystów z Niemiec. Kolejne lata to były po pierwsze parowozy z Chabówki, czyli z naszego siostrzanego skansenu z Podkarpacia. No i potem zaczęliśmy sprowadzać lokomotywy z zagranicy i również je rewizytować. Także parada ogólnie mówiąc przez te 20 lat zmieniła się w ten sposób, że z typowo wolsztyńskiego pokazu parowozów przekształciła się w taki pokaz środkowoeuropejski. Albatros to słowacka maszyna, która przyjechała z Bratysławy, gdzie jest jej rodzinna parowozownia. Jechaliśmy ze Słowacji przez Czechy do Polski, aż w końcu dojechaliśmy do Wolsztyna. Jazda trwała, niech szybko policzę, 38 godzin. No i wreszcie jesteśmy tu, szczęśliwi, że dojechaliśmy z taką pięknością. Albatros to najpiękniejsza, najdłuższa i najcięższa lokomotywa pospieszna w Europie. Dlatego cieszymy się, że będziemy mogli ją tu zaprezentować. Czechosłowackie parowozy były bardzo lubiane, a ludzie, którzy je obsługiwali, byli z nimi bardzo zżyci, dlatego każda z nich dostawała swoje imię, co sprawiało, że ludzie jeszcze bardziej się do nich przyzwyczajali. Papuga, Mikado, Szlachcianka, Sztoker, różne, Zielony Anton. Lokomotywy często brały nazwy od swoich kolorów. Albatros był niebieski, a Anton oczywiście zielony. Jest to lokomotywa z produkcji czeskiej przedwojennej i lokomotywa ulubiona między maszynistami i ona prowadziła jak osobowe pociągi, tak i takie pospieszne. I lokomotywa ta była wyprodukowana przed II wojną światową w 1935 roku. I z tej koncepcji po II wojnie powstali lokomotywy nowszych serii, na przykład 477, tak zwana nasza Papuga, która też wzięła udział już na paradzie w Wolsztynie. Parowóz, z którym przyjechaliśmy na paradę parowozów w Wolsztynie, jest to nasz jedyny czynny parowóz. Jest to TKT-48, numer 18, wybudowany w 1951 roku w zakładach imienia Stalina w Poznaniu. Jest to parowóz zaprojektowany do prowadzenia pociągów podmiejskich. Ocharakteryzował się tym, że prędkość maksymalną 80 km na godzinę osiągał jadąc zarówno i do przodu i do tyłu i miał bardzo dobre przyspieszenie i prowadził pociągi podmiejskie na krótkich trasach. Parowóz był już uruchomiony w Jaworzynie, natomiast trasa, którą pokonaliśmy, jest to ponad 200 km,
a po drodze nie ma możliwości dobrania wody, węgla, więc parowóz nasz, tak jak i inne, które z nami jechały, ciągnięty był lokomotywą spalinową. Trasa zajęła nam około 18 godzin, no ponieważ jechaliśmy z prędkością 40 km na godzinę, bo jeden z parowozów nie mógł większej prędkości osiągać, dlatego tak pomału jechaliśmy. W Niemczech do dzisiaj pozostało jeszcze około 80 sprawnych parowozów, normalno- i wąskotorowych. A fenomen tego wszystkiego tkwi w starej technice i oczywiście sercu maszynisty. Czy pana serce bije w rytm tej lokomotywy, tak jak pracują tutaj tłoki? A ci wyższe. A ci leś. PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowym kolejowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Każdego dnia świadczymy działalność komercyjną, ale oprócz tego wymiaru komercyjnego oczywiście staramy się zachować to, co jest niezwykle cenne, czyli przeszłość, czyli zabytki kolejowej historii. Właśnie takimi zabytkami są parowozy. I parowozownia w Olsztyn jest ostatnim miejscem na świecie, gdzie parowozy codziennie jeżdżą i prowadzą pociągi planowe, pasażerskie pociągi planowe. Natomiast oprócz tego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu no staramy się utrzymać tę parowozownię i pokazywać ją jak największej liczbie osób. Właśnie temu służy parada. Parada jest organizowana po raz 20 w tym roku, jak zawsze w Olsztynie. Pytanie, co będzie w przyszłości? Parowozy są coraz starsze i coraz trudniej je utrzymać. I na przykład część parowozów, które z zagranicy zaprosiliśmy, no nie przyjechała, niestety, mimo zapowiedzi. Natomiast to pokazuje, że parowozy w każdym kraju są coraz starsze, no i niestety, ale wiek robi swoje. Nasze serce, moje czy tym bardziej parowozy, bo ja jeździłem na nich. Oj, ponad 30 lat w parowozowni Międzyrzeczu. Dla nas takich starszych ludzi, nie, to tak pokolenie, to że takie przyzwyczajenie do tego, że to jest, było nasze. My żeśmy pracowali na tym i pilnowaliśmy, czyściliśmy, jeździliśmy wszystko to. Te spalinowe to mnie nie cieszą. U nas jeżdżą też te tramwaje, tak jak to się mówi. Nie? To jest nie. Nie uciekać. Ten dym, kurde, tego parowozu, zapach tego, to dopiero jest. Coś. Generalnie z punktu technicznego są ciekawe, czyli no, napędzane w bardzo prosty sposób, tak? Czyli maszyny parowe, praktycznie pierwsze silniki, które kiedykolwiek powstały, no, to były maszyny parowe, czyli tak się zaczęła, powiedzmy, motoryzacja potem, także z punktu technicznego na pewno są ciekawe, a jednocześnie w zasadzie proste bardzo. Węgiel, para, tak? Ogień, woda zamieniana w parę i to wszystko napędza, proste tłoki, jest to jakaś, powiedzmy, technika, ale też jest to w pewien sposób nasza kultura, tak? Jakieś, powiedzmy, dziedzictwo. Na pewno będzie tych parowozów na chodzie coraz mniej, ale fajnie, że jeszcze trochę tego jeździ. Tak naprawdę sprowadza nas tutaj mój tata, a jego dziadek, który jest emerytowanym kolejarzem, maszynistą. On tutaj w zasadzie jest no, w tym momencie hobbystą, tak, pasjonatem, miłośnikiem
zaraża nas tą pasją. Przyjechaliśmy z nim z ciekawości pooglądać parowozy, bo jako sprawy techniczne, budowa parowozu i tak dalej też nas to interesuje. Jesteśmy osobami w zasadzie otwartymi na różną wiedzę i tego rodzaju wiedzę też, wiedzę techniczną. I przyjechaliśmy oglądać parowozy. Moim zdaniem powinno być to utrzymywane tak długo, jak to tylko możliwe. I przyszłe pokolenia powinny, nawet jeżeli brakło funduszy i tak dalej, powinno być jakieś coś, jakaś, nie wiem, fundacja czy coś, żeby utrzymywać takie miejsca. Jest to kawałek historii w wielu miejscach na świecie, parowozy, kolej. To jest jedna z głównych jakby takich atrakcji przemysłowych, bo można tak to nazwać. To jest magiczne miejsce parowozu, bo tutaj są parowozy, na świecie nie można ich spotkać. To jest tylko jedno miejsce na świecie. No i jestem zakochany we Wolsztynie, w parowozowni, no i to jest moje tak zwane drugie mieszkanie, co tutaj przyjeżdżam i zakochałem się w tych parowozach tutaj. Ja filmuję, fotografuję, no i jeżdżę planowymi pociągami Wolsztyn-Poznań, Poznań-Wolsztyn. No i jest super, jest pięknie. Jednak jak tyle lat było się na tych paradach i jedną się widziało z zewnątrz, to jednak było trochę smutno, że nie jestem na tym parowozie, tylko muszę patrzeć z boku na te parowozy. No jest to nie rada gratka, tyle ludzi zobaczyć w jednym miejscu, a tyle tysięcy ludzi patrzy tylko i wyłącznie na mnie, jak im kiwam i pozdrawiam. Nie? No jest to piękne uczucie. To jest sentyment po prostu dla kolejnictwa i może to jest nieekonomiczne, ale to jest po prostu nasza prawdziwa kolej żelazna, ta co kiedyś była i w tym kochanym Wolsztynie to się jeszcze utrzymuje. I to zaniedbać to by było naprawdę duża strata dla historii, dla miłośników, bo z roku na rok właśnie tych miłośników kolei żelaznej przybywa.